Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na informacje dnia. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prostuje wypowiedzi byłego właściciela Idea Banku Leszka Czarneckiego i jego pełnomocnika Romana Giertycha. Mężczyźni publicznie przekonują, że przymusowa restrukturyzacja była nieuprawniona. UKNF twierdzi inaczej. Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku należącego do Leszka Czarneckiego. Postanowienie wynikało ze złej kondycji finansowej Idea Banku. Wczoraj instytucja została przejęta przez Bank Pekao. Leszek Czarnecki oraz jego pełnomocnik Roman Giertych publicznie przekonują, że działania wobec Idea Banku są nieuprawnione, a kondycja finansowa firmy jest bardzo dobra. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprzeczył. Idea Bank generował stratę za 2018 rok minus 1,614 milionów złotych, za 2019 rok minus 25 milionów złotych oraz narastająco za 9 miesięcy 2020 roku minus 25 milionów złotych. I taki obraz wyniku działalności banku jednoznacznie wynika ze sprawozdań finansowych banku dostępnych na jego stronie internetowej. Idea Bank zanotował kilka zysków, ale były niewielkie i jednorazowe. Kapitały własne Idea Banku na 31 sierpnia 2020 roku były ujemne i wynosiły minus 482 miliony 800 tysięcy złotych. Wskazuje to na bardzo złą sytuację banku. Restrukturyzacja i przejęcie Idea Banku było konieczne ze względu na zagrożenie jego upadłością. Pod koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku współczynnik wypłacalności banku wynosił 2,5%. Minimalny wymóg jest 4 razy wyższy. Program wsparcia dla gmin popegeerowskich to szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, powiedział wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. Od dziś ruszył nabór wniosków. W ubiegłą środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozpoczęcie programu wsparcia dla gmin popegeerowskich. W ramach tego programu gminy, na terenie których funkcjonowały PGR-y, będą mogły wnioskować o dotacje na inwestycje w wysokości od 50 tysięcy do 5 milionów złotych. Chcemy, żeby w tym roku te gminy przeprowadziły takie najbardziej pilne inwestycje, takie, które w innych częściach kraju już dawno zostały zrobione, a na tych częściach popegeerowskich zapomnianych tych inwestycji brakuje. Chodzi tu przede wszystkim o infrastrukturę drogową, kanalizację, wodociągi, przyłącza gazowe i świetlice. Dziś rozpoczął się nabór wniosków. W ramach tego programu gminy mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Odpowiednie formularze dostępne są do pobrania na stronach Kancelarii Premiera i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nabór wniosków zakończy się 12 lutego. Jest akt oskarżenia przeciw kierowcy autobusu miejskiego, który po spożyciu narkotyków spowodował śmiertelny wypadek na trasie S8. Mężczyźnie grozi 12 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło 25 czerwca minionego roku na trasie Mostu Grotoroweckiego. 27-letni Tomasz U. prowadził miejski autobus linii 186. Kierowca nie wykonał manewru zmiany pasa i poruszając się na wprost po pasie jezdni prowadzącym do zjazdu z trasy uderzył w bariery energochłonne. Uderzenie spowodowało wybicie autobusu i jego przerwanie na przegubie. Przednia połowa pojazdu spadła w przestrzeń pomiędzy wiaduktem mostu i ulicą, druga zaś pozostała na moście. W chwili zdarzenia Tomasz U. był pod wpływem amfetaminy, posiadał także porcję narkotyku ukrytą w skrytce kabiny kierowcy. Podczas wypadku jedna z pasażerek autobusu doznała rozległych obrażeń i zmarła, kolejna doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowanych było także 17 innych osób, których obrażenia określono jako średnie i lekkie. Zniszczone mienie wyceniono na ponad 1 000 000 zł. Prokuratura Okręgowa w Warszawie pod koniec grudnia skierowała do sądu akt oskarżenia. Tomasz U. nie był wcześniej karany, nie leczył się też psychiatrycznie. W areszcie przebywał od dnia zdarzenia do 15 września. Później dostał dozór, zakaz opuszczania kraju i prowadzenia pojazdów mechanicznych. 27-latek przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyraził żal. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadzi kontrolę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chodzi o szczepienia celebrytów poza kolejką. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oczekuje śledztwa prokuratury.
Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski i Krzysztof Materna to aktorzy, którzy zostali zaszczepieni przeciwko koronawirusowi poza kolejką. Ze szczepionki skorzystali także europoseł Lewicy Leszek Miller oraz dyrektor programowy TVN Edward Miszczak, łącznie 18 osób. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś zapowiedział wniosek do prokuratury. Elity celebryckie szorują po dnie, cwaniactwo i kolesiostwo na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 10 tysięcy osób zapisanych, a oni wpychają kolesi w kolejkę. To nie temat tylko na kontrolę, ale na śledztwo. Zgłaszamy z Janem Kantakiem, rektora warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za tej Jandy Millera do prokuratury. Według Narodowego Programu Szczepień w pierwszej kolejności szczepione są osoby z grupy zero, czyli pracownicy służby zdrowia. To oni są najbardziej narażeni na zakażenie i to oni są nam dzisiaj najbardziej potrzebni. Celebryci tłumaczą, że mieli wziąć udział w akcji promocyjnej szczepienia, ale to nieprawda, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W gronie osób biorących udział w kampanii Szczepimy się nie ma Krystyny Jandy czy Edwarda Miszczaka. Są za to Stanisław i Mateusz Banasiuk czy Cezary Pazura, którzy czekają na swoją kolej. Żadna osoba zaangażowana do kampanii nie została zaszczepiona. Ani słowa o akcji promocyjnej nie ma też w wiadomości mailowej wysłanej z fundacji Krystyny Jandy do swoich współpracowników. Treść wiadomości opublikował jeden z tygodników. Istnieje szansa, że będziemy mieli możliwość zaszczepić współpracowników. Proszę o znak, jeśli ktoś z Państwa chciałby być zaszczepiony, stworzymy listę. Jeśli będzie to możliwe, to umówimy Was na szczepienia. Rząd oczekuje wyjaśnień. Dziś Narodowy Fundusz Zdrowia rozpocznie kontrolę na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W tym roku dostaniemy po kieszeniach, czekają nas podwyżki. Zapłacimy więcej m.in. za energię elektryczną oraz niektóre napoje. W ten sposób rząd chce walczyć z otyłością i alkoholizmem. Od nowego roku obowiązują nowe podatki i opłaty, wśród nich m.in. podatek cukrowy i opłata od napojów alkoholowych. Bez względu na to, jak rząd będzie to nazywał, czy to będzie nazywał podatkiem czy opłatą, to tak naprawdę jest obciążeniem naszego portfela. Dla przykładu, duża butelka Coca-Coli jeszcze w grudniu kosztowała średnio 4,35 zł. Dziś już 6,29 zł. To podwyżka o prawie 45%. Rząd, prowadząc politykę zdrowotną, chce ograniczyć konsumpcję takich produktów, więc nałożył opłatę. Podobnie jest w przypadku tzw. małpek, czyli butelek wódki o pojemności do 300 ml. Takie napoje również zostały obarczone dodatkową opłatą, a ich cena wzrosła. W odpowiedzi na rządowe opłaty producenci alkoholu już wprowadzili nowe butelki o pojemności 350 ml. Kolejną nową opłatą jest opłata mocowa za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. To nie tylko gospodarstwa domowe, ale także firmy będą dodatkową opłatę, znajdziemy to na rachunku za energię, dodatkową opłatę kilku złotych miesięcznie. No niestety pojawi się również tego typu obciążenie. Od tego roku obowiązują także nowe, wyższe taryfy na dostawę energii elektrycznej. Zapłacimy średnio o 3,5% więcej. Rząd obiecywał rekompensaty, ale z powodu kryzysu ekonomicznego rekompensat nie będzie. W Łomży uroczyście poświęcona została kaplica Związku Narodowych Sił Zbrojnych. Odbywać się w niej będzie wieczysta adoracja. Sowiecki okupant żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych zarzucał m.in. kolaborację z Niemcami i rozpętanie tzw. walk bratobójczych w podziemiu. Przez tyle lat też ukłamywano historię, że to byli złodzieje, że to byli bandyci. Były to zarzuty, na których podstawie władza ludowa zamordowała po wojnie dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi, hańbiąc ich nazwiska i przez całe lata prześladując ich rodziny. Ile wycierpiały rodziny tych niezłomnych żołnierzy? Żołnierzy, którzy wiele wycierpieli m.in. w budynku UB przy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży. Ile w tym budynku było cierpienia, ile łez, ile głodu, ile łamanych kości, ile godzin przesłuchań, ile trzymania w karcerach, w nieludzkich warunkach, ile łamanie ludzkich karków. Wszystko przez niesłuszne oskarżenia. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych tę historię próbuje odkłamywać. Udowadniamy, że to nie byli złodzieje, to byli obrońcy ojczyzny, jedyni tak naprawdę do późnych lat 50.
Organizacja działa w 10 okręgach w całym kraju. W jej szeregi występuje wielu młodych mężczyzn. Niektórzy mają po 18 lat. W łomżyńskiej parafii świętego Andrzeja Boboli poświęcona została kaplica, która przez 10 lat rozbudowywana była z inicjatywy Związku Żołnierzy NSZ. W kaplicy odbywać się będzie wieczysta adoracja, gdzie ci żołnierze zostaną włączeni w poczet tych, którzy będą czuwali przy Chrystusie. Podczas uroczystej mszy świętej poświęcony został również ryngraf. Na ryngrafie jest napis: walcz, zwyciężaj i pamiętaj, że orzeł biały tylko przed Bogiem skłania się swą dumną głowę. Ryngraf powieszony został w poświęconej kaplicy. Nancy Pelosi dalej będzie przewodniczyć Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Wybrano ją na kolejną kadencję. Nancy Pelosi ponownie została wybrana na przewodniczącą Izby Reprezentantów USA. Szanowna Nancy Pelosi ze stanu Kalifornia, otrzymawszy większość oddanych głosów, zostaje należycie wybrana przewodniczącą Izby Reprezentantów 117 Kongresu. Nancy Pelosi w Kongresie zasiada od 1987 roku. W 2007 roku obejmowała już stanowisko szefowej Izby Reprezentantów jako pierwsza i dotychczas jedyna kobieta w historii USA. Od wielu lat jest jedną z liderek Partii Demokratycznej znaną ze skuteczności w zbieraniu kampanijnych funduszy. W ostatnich latach narastał jej konflikt z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Polem sporu było m.in. parlamentarne śledztwo w sprawie tzw. afery ukraińskiej. Jako mówca tej izby mam wielki zaszczyt przewodniczyć temu świętemu rytuałowi odnowy, kiedy gromadzimy się pod kopułą tej świątyni demokracji, aby rozpocząć 117 kongres. Jednym z pierwszych zadań nowej Izby Reprezentantów oraz jej szefowej będą rozmowy na temat ewentualnego dalszego bezpośredniego federalnego wsparcia finansowego dla Amerykanów, a także ograniczenie politykom funduszy pochodzących z anonimowych źródeł. Nancy Pelosi chce się także zająć reformą systemu imigracyjnego oraz sprawdzeniem karalności nabywców broni palnej. A teraz Syria. Co najmniej 9 osób zginęło we wczorajszym ataku terrorystów z samozwańczego Państwa Islamskiego na autobus. Wśród zabitych jest 7 żołnierzy armii syryjskiej. W ciągu tygodnia to już drugi atak na autobusy kursujące między kontrolowanymi przez syryjski rząd obszarami. W poprzednim 40 syryjskich żołnierzy straciło życie, 6 zostało ciężko rannych. Żołnierze wracali autobusem do bazy po urlopie. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Daesz, jak podejrzewają lokalne władze, odpowiedzialne jest także za wczorajsze wydarzenie. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka dżihadyści urządzili zasadzkę na konwój 3 autobusów. Bojownicy podłożyli ładunki wybuchowe na drodze, następnie otworzyli ogień. 2 pojazdom udało się uciec. Jest uzupełniony akt oskarżenia wobec premiera Izraela. Benjamin Netanyahu został oskarżony o korupcję. Oszustwa, nadużycie władzy, przyjmowanie łapówek przynajmniej w 3 sprawach to lista oskarżeń, jakie izraelska prokuratura przedstawiła tamtejszemu premierowi. Benjamin Netanyahu miał m.in. lobbować za przepisami, które po ich przyjęciu miały dać właścicielowi firmy telekomunikacyjnej miliony dolarów zysków. Sam premier miał dzięki temu zyskać przychylność należącego do firmy popularnego portalu informacyjnego. A co za tym idzie, Netanyahu i jego rodzina mieliby być pokazywani w lepszym świetle. Premier miał uczestniczyć w ponad 300 incydentach w postaci redagowania tekstów. Zlecenia miały dotyczyć także negatywnego opisywania oponentów politycznych. Były wycofywane również artykuły dotyczące spraw z pozoru błahych, takich jak nieprzychylna recenzja koronkowej sukienki żony premiera. Proces Benjamina Netanyahu rozpoczął się w ubiegłym roku. Wznowiony zostanie w lutym. Premier Izraela odpiera wszystkie zarzuty. Wyspy Kanaryjskie chcą uwolnić się od nielegalnych imigrantów. Z początkiem roku minął termin ultimatum, jakie w tej sprawie rządowi centralnemu w Madrycie postawiły lokalne władze Gran Canaria. Rząd w Madrycie do tej pory umieścił ponad 6 tysięcy nielegalnych imigrantów w 17 hotelach i kompleksach turystycznych.
To rozwiązanie zostało przyjęte ze względu na pandemię oraz brak odpowiedniej infrastruktury i miało być czasowe do końca grudnia. Tymczasem jest początek nowego roku, a liczba migrantów z Afryki zwiększyła się do ponad 21 tysięcy. Pracownicy sektora turystycznego archipelagu obawiają się, że przeciągający się kryzys migracyjny negatywnie wpłynie na wizerunek Wysp Kanaryjskich jako celu turystycznego. Tym bardziej, że jak opisały m.in. niemieckie media, imigranci stwarzają atmosferę niepewności na wyspach. Dochodzi także do incydentów z mieszkańcami i do protestów. Lokalne władze przed końcem ubiegłego roku wezwali rząd w Madrycie do rozwiązania problemu nielegalnej imigracji. Ostrzegli też hotelarze, że jeśli z początkiem roku nie eksmitują nielegalnych przybyszów, zostaną ukarani zgodnie z tak zwanym prawem gruntowym. Kary mogą wynieść od 30 do nawet 300 tysięcy euro. Wielu turystycznych operatorów deklaruje, że jeżeli sytuacja na Kanarach się nie zmieni, turyści będą kierowani do innych miejsc. Tak stało się już z Lesbos i Lampedusą, które zniknęły z tras turystycznych. Na teraz to wszystko. Ja już się z Państwem żegnam i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.